Panie marszałku, Wysoka Izbo, no nie jest łatwo wystąpić w takiej atmosferze takiego ostrego sporu. Czekaj. Nie jest łatwo wystąpić w takiej atmosferze, odnosić się do tego niebywale emocjonującego sporu, ale chcę się odnieść do wartości innych, fundamentalnych. Otóż pan prezydent Trump na placu Krasińskim mówił o cywilizacji, o obronie cywilizacji. Co to jest ta cywilizacja nasza? No, metoda ustroju życia społecznego, jak profesor Konieczny mówił. I ona się opiera na kilku filarach, drogi Dominiku. Pierwszy filar to samoograniczanie władzy. Nasza cywilizacja wyklucza omnipotencję władzy. Wyklucza. I nawet w demokracji wyklucza omnipotencję. I stąd jest zasada trójpodziału, żeby się trzy władze szachowały i kontrolowały. Druga zasada naszej cywilizacji, drugi filar, to jest dialog społeczny. Nawet jak się ma większość w Sejmie, trzeba szanować opozycję, trzeba szanować społeczeństwo, ba, trzeba szanować własnych posłów. Nie dawać im in blanco do podpisania wniosków o ustawę. Nie dawać im in blanco. Drodzy przyjaciele moi, kochani koledzy z PiS-u, niestety przy procedowaniu tej ustawy nie złamaliście, nie naruszyliście, sponiewieraliście te zasady. Sponiewieraliście te zasady. Wrzucanie w nocy, w środę, po wszystkim, bez przygotowania, bez debaty, takiej poważnej ustawy ustrojowej, to jest traktowanie posłów, również własnych, Dominik, również ciebie. Może ty lubisz być tak traktowany? Może ty lubisz? Drodzy państwo, to jest traktowanie posłów bez debaty, bez przedyskutowania założeń tej ustawy. Proszę mi nie przeszkadzaj. Bez debaty, bez przeanalizowania, bez przedstawienia społeczeństwu, obywatelom, stowarzyszeniom, wszystkim. Drodzy, sponiewieraliście fundamentalne zasady naszej cywilizacji, nie demokracji. PRL likwidował Jaruzelski. Ty jesteś w jego szeregu tuż za nim, Piotrek. Pan Ziobro, pan minister Ziobro, proszę państwa, razem ze swoimi hundwejbinami z ministerstwa idzie tak po bandzie, że po prostu to ja nie przypuszczałem, że ja muszę w tej roli, że kiedykolwiek będę musiał wystąpić w takiej roli tutaj. To jest zagrożenie naszej cywilizacji. Większe niż milion islamskich uchodźców. Pan Ziobro to jest zagrożenie większe niż milion islamskich uchodźców. Ja w ogóle proszę, szkoda, że nie ma prezesa. Szkoda, że nie ma prezesa. Skandalem jest to, co robicie. Skandalem jest. Ja jestem za zmianą sądownictwa. Wiecie państwo, dobrze o tym występowałem. Mam podobnie jak Jachnik wypisane na grzbiecie wiele niesprawiedliwości. Ale nie zgodzę się na to, żebyście politycznie bo cała krytyka, którą tu sędzia Zawistowski dał, jest trafiony i zatopiony. Przecież wy nie odnosicie się kompletnie do meritum sprawy. Ta ustawa jest do wyrzucenia. Ja proszę, żebyście tę ustawę zdjęli. Natomiast niestety po tym prokuratorzy. Głosowałem za tym, żeby pan minister miał kontrolę, bo uważałem poprzedni stan za zły. Niestety nie zmieniło się nic. Nie na lepsze, w ogóle się nic nie zmieniło. Czy któryś prokurator z Amber Gold poniósł konsekwencje? Czy któryś awansowani zostali? Ja dostaję takie same odpowiedzi dzisiaj, po 2 latach prawie rządów pana ministra, od prokuratorów, jak dostawałem poprzednio. Proszę państwa, ale panie pośle, proszę nie przeszkadzać. Zabiera mi pan czas, panie pośle. Proszę państwa, ja proszę, naprawdę to nie może tak być. Ta radosna twórczość, ta ustawa poprzednia o KRS-ie, ustroju, taki sam tryb. Nie wolno takich ustaw ustrojowych w istocie w taki sposób procedować. Pana posła Tarczyńskiego proszę o spokój. O to wnioskuję. Pani premier niestety nie ma. Ja proszę o to, o odwołanie pana Ziobry, bo myślę, że wyczerpał swoją listę. Do pana prezydenta apeluję.
Do pana prezydenta apeluję, żeby zawetował wszystkie trzy ustawy, łącznie z tą, która teraz jest w takim trybie nocnym. Ja nie będę porównywał do czego, ale po prostu skandaliczny tryb. Apeluję do pana prezydenta, żeby zawetował te wszystkie trzy ustawy. To jest skandal.